Jesteśmy na Gran Canaria, gdzie mam możliwość dołączyć do Łukasza, który od dłuższego czasu przebywa tutaj, trenuje do Atlas Mountain Race. Niestety wspólnych kilometrów na tę chwilę mamy zero i nie zanosi się na to, aby ich było niestety więcej. Łukasz tutaj miał się przygotować do wyścigu, który razem z Radkiem mieli przejechać w najbliższym czasie w lutym, ale niestety nie wszystko przeszło po ich myśli i troszkę rzeczy się skomplikowały. Powiedz, Łukasz, co się stało? A może inaczej, zacznijmy od tych lepszych rzeczy, czyli opowiedz nam po prostu, jak się trenowało, jak jest w ogóle na Gran Canaria, bo wiele osób pyta o to, jak tu się jeździ, czy to jest dobre miejsce w ogóle na taki zimowy trening, żeby wyrwać się z tej zimy, z tego śniegu, z tego mrozu i po prostu pojechać w ciepłe miejsce. Ja już byłem na Gran Canaria w zeszłym roku a byłem też na innych Wyspach Kanaryjskich i tam przejechałem przez 5 wysp i wybrałem Gran Canaria, ponieważ według mnie był to najlepsze, jest to najlepsze miejsce do trenowania pod wyścig typu Atlas Mountain Race czy podobny, a ze względu na temperaturę, ze względu na charakterystykę gór, jakie tutaj są, więc no, trenowało mi się no, wyśmienicie. Każdego dnia czułem, że noga jest mocniejsza i w zasadzie wszystko szło po mojej myśli do jednego prawego dnia. I powiedz, co się stało, bo wiele osób pyta ogólnie o to, że nie ma ani Łukasza, ani Radka na listach startowych do Atlas Mountain Race, więc chcemy wam wyjaśnić, co się stało i dlaczego chłopaków nie będzie niestety na tym wyścigu. 15 stycznia, jak już wracałem z treningu, doszło do wypadku, w którym brałem udział. Zderzył się z samochodem osobowym na zjeździe i obrażenia, teraz już tego nie widać, ale na szczęście nie widać, ale były na tyle poważne, że no, nie mogę dalej trenować. Muszę sobie odpuścić, wrócić do zdrowia i dopiero za 2-3 miesiące zacząć myśleć o tym, żeby wrócić do jazdy na rowerze. Ale patrząc nie potem chcę jakoś specjalnie wchodzić w szczegóły, szczerze mówiąc. Wiem, rozumiem. No ale zderzyłem się z samochodem, no i to był bardzo poważny. Kraksa, trafiłem do szpitala, spędziłem tam tydzień. Wyszedłem na własnych nogach. Także wszystko szczęśliwie się skończyło, ale na rowerze nie mogę jeździć. No ja ogólnie wiem, jak to przebiegało, jak mi wysyłałeś zdjęcia, bo byliśmy cały czas z Łukaszem w kontakcie. I ja osobiście, jak zobaczyłem zdjęcie, które mi Łukasz wysłał ze szpitala, to byłem mega przerażony tym, co akurat tam ujrzałem. Ale dzisiaj na przykład, będąc już z Łukaszem bark w bark, że tak powiem, no widzę, że się dobrze goisz i jestem pełen nadziei na to, że szybko na ten rower wrócisz. Ty też chyba jesteś taki optymistyczny i dosyć wersji. Lekarz mi powiedział, ten, który mnie prowadził podczas pobytu w szpitalu, że za miesiąc, po miesiącu od momentu, kiedy wyjdę ze szpitala, mogę siąść na 15 minut, 20 na rower. No i później stopniowo jeździć coraz więcej, więc no za miesiąc na pewno siądę na rower. Nie jest tak, że odpuszczę sobie to, ponieważ w sezonie jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia. A niestety wyścig, no, szczerze powiedziawszy, to był wyścig, na który czekałem chyba przez długie lata. I nastawiałem się na to, że no, w końcu uda się powalczyć i pokazać, na co stać polskich chłopaków. Sam mówiłeś zresztą, że forma była koronna u ciebie. No nie miałem. No, przetrenowałem 12 dni i 12 dnia już wiedziałem, że mam tak formę, którą no, można określić jako życiową formę. A miałem jeszcze 2,5 tygodnia przed sobą trenowania, więc no, raczej byłoby fajnie. No ale tak się los potoczył, że nie możemy wystartować w tej edycji. Rozmawialiśmy z Radkiem dość długo i ja próbowałem Radka nakłonić do tego, żeby sam pojechał i sam wystartował, bo Radek też był, też jest w świetnej formie. No, bez też, jest w świetnej formie. I na pewno w solo mógłby powalczyć o czołową lokatę. No ale solidarnie zdecydowaliśmy, czy raczej Radek namówił mnie do tego, żeby przełożyć start na przyszły rok, więc całą imprezę przekładamy na 2025.
Dogadaliśmy się też z Nelsonem, który jest organizatorem i no i wszystko jest załatwione tak, że wystartujemy w 2025. A plany ogólnie na ten rok? Myślisz, że jest szansa, że wystartujesz wreszcie, że tak powiem, celów, które sobie gdzieś tam ulokowałeś w twoim planie rocznym, czy jest... No, nie sądzę, szczerze mówiąc. Ciężko będzie? Natomiast wyścig w listopadzie, który mam zaplanowany, pojadę. Mam nadzieję. To jest tam gdzieś w Andach, tak? Tak, tak. Przez Andy, jeden z takich fajniejszych wyścigów i trudniejszych. Tour Divide, no to jest wielka niewiadoma, ponieważ start jest 14 czerwca. Teoretycznie jestem w stanie się przygotować w jakiś tam sposób, ale jeśli pojadę na Tour Divide, to szczerze powiedziawszy, tak długo o tym myślałem też i prawdopodobnie jakby się udało pojechać, to nie będę się ścigał tak jak zwykle się ścigam, tylko po przygodę. Pojadę sobie po przygodę, zwiedzę całe Stany, więc to też może być fajna sprawa. No nie zawsze trzeba walczyć o jakieś tam czołowe czy dobre miejsce, najlepsze jakie można. Czasem można sobie po prostu pojechać, tak jak w gruncie rzeczy dużo ludzi w Polsce robi, nie? I cieszyć się całą tą przygodą i trasą. Więc zobaczymy, no. Ciężko mi powiedzieć. Naprawdę ciężko jest. Bo jestem tydzień po wypadku. Nie wiem, 2 tygodnie po wypadku. Tydzień po tym, jak wyszedłem ze szpitala i super wszystko się zmienia. Jestem w coraz lepszej dyspozycji, ale no, formę sportową będę musiał budować od zera, bo no, jestem bardzo słaby. Niestety trudno nam przekazywać takie informacje, bo chcielibyśmy wam powiedzieć, że jesteśmy na Kanarach i super nam się jeździ i chłopaki jadą po pudło. Niestety no czasem życie jest nieprzewidywalne, co mamy tutaj na dobrym przykładzie, myślę. Ale też wiem, znam Łukasza już od dłuższego czasu i wiem, że chłopaki tego nie zostawią od tak i w przyszłym roku pojadą z takimi zamiarami, jakie były w tym roku, nie? Czyli po prostu zająć jak najlepsze, wysokie miejsce. Wspólnie z Łukaszem ustaliliśmy, że nagramy ten film właśnie po to, żeby wam wyjaśnić, dlaczego nie ma chłopaków na listach startowych. No jeżeli macie jakieś pytania do Łukasza, możecie spokojnie tutaj w komentarzu napisać. Myślę, że Łukasz też wam odpisze w miarę możliwości, ja też, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. To w sumie na tyle by było z mojej strony. Chcesz coś jeszcze, Łukasz, dodać? Może chcesz coś powiedzieć ludziom, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj, na co uważać, albo po prostu jak jeździć, żeby sobie podobnej krzywdy nie zrobić, nie? Bo tutaj po prostu miałeś pecha i nic z tym nie zrobisz i powiem tyle. Szczerze, że czułem się tak dobrze na tym rowerze, że no nie używałem hamulców na zjazdach. I Gran Canaria jest o tyle ciekawą górą, wyspą, że no zjazdy mają po 30 km, więc i są kręte, wąskie drogi. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do nieszczęścia, więc na pewno trzeba uważać. Ale Kanary generalnie to w moim odczuciu jedno z lepszych miejsc do trenowania czy odpoczynku właśnie w okresie zimowym. Więc myślę, że będziemy tu wracać. Tym bardziej, że specyfika ogólnie Kanarów jest taka jak mniej więcej w Maroku, nie? Jeżeli chodzi o podobny niewiele klimat. Się różni. Niewiele się różni, nie? Trzeba przyznać, że no, dla mnie te trasy, które jeździłem, wybierałem właśnie po to, żeby w jakiś tam sposób odwzorować to, co się dzieje na trasie Atlas Mountain Race, czyli Podjazdy. Takie po 20-30 km. Raczej łagodne, bo w Maroku też nie ma takich gór, które by wymagały tego, żeby podjeżdżać godzinami po 15-20%, więc tak samo jest tutaj. Wjeżdżając na Pico de la Nieves mamy najdłuższy odcinek, to jest powiedzmy 26 km ze średnim nachyleniem 6%, więc no jest ciężko, mozolnie, ale nachylenie jest raczej łagodne i można to fajnie wjeżdżać. No ja też już tu jestem od kilku dni. Powiem szczerze, że bałem się przewyższeń, tym bardziej, że mam problem z kolanem lekki, ale całkiem przyjemnie to wchodzi. Są długie podjazdy, ale całkiem dobrze się je jedzie. No cóż, Łukasz, idziemy troszkę odpocząć pewnie. Z wami się żegnamy.
Ja Łukaszowi oczywiście życzę dużo zdrowia i liczę na to, że w najbliższym czasie z powrotem pójdziemy na rower, nie? Mam nadzieję, że się uda. I to jak najszybciej. Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.